teraz idę do tunelu w Pilchowicach. Tu gdzieś w pobliżu powinien być. Tory kolejowe już są. W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Pilchowic. Chciałbym Państwu pokazać tunel kolejowy pod górą Czyżyk. No to wchodzimy. Czołówka jest. Tak wyglądam przed wejściem do tunelu. O. I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Włączymy też sobie lampę w kamerze. Tunel kolejowy jest pierwszym z trzech na trasie z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Znajduje się pod górą Czyżyk, która ma 425 metrów nad poziomem morza. Ma 187 metrów długości i znajduje się za przystankiem Pilchowice-Zapora. Ma prawie 6 metrów wysokości. Biegnie po lekkim łuku. Tunel pod Czyżykiem został zbudowany w roku 1907 i był jednym z pierwszych obiektów inżynieryjnych, które powstały na tej linii. Jak podaje Przemysław Dominas w książce Koleje regionu Kaczawskiego, tunel drążono tzw. metodą austriacką. Jej nazwa wywodzi się od alpejskich doświadczeń nabytych podczas budowy kolei wysokogórskich. Polegała ona na drążeniu kilku pierścieni równocześnie. Najpierw wykonywano sztolnię kierunkową, następnie już półkolistą sztolnię kaletową, podtrzymującą sklepienie. Metodę można było stosować przy średniej twardości skał, ale o dużym ciśnieniu górotworu. Charakteryzowało się to stosunkowo szybkim tempem prac. Niedaleko jest wyjście z tunelu. Bardzo fajny. Na takim łuku zrobiony. Pierwotnie tunel był zdobiony kamiennymi portalami na wlocie i wylocie, które zwieńczone zostały prostymi balustradami. Tuż nad wschodnim wlotem do tunelu przebiega droga. Portale tunelu, zarówno wlotowy, jak i wylotowy, zostały wysadzone przez niemieckich saperów 8 maja 1945 roku. Zniszczono wówczas wszystkie trzy tunele na trasie kolei Doliny Bobru. Co ciekawe, były to jedyne tunele kolejowe w regionie uszkodzone przez Niemców. Tutaj widzę, jest jakaś blokada na torach, żeby jakiś pociąg nie wjechał. Zniszczenia okazały się jednak niewielkie i już w roku 1946 zostały odbudowane. Portale jednak zostały odtworzone już bez zdobień. No i dalej tory kolejowe.
No to wchodzimy z drugiej strony i wracamy.
tutaj dole są tory, a tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale tam w głębi za tym grubym drzewem już jest tunel. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.